Wydaje się trochę nieskoordynowany, ale tak naprawdę wygrywa i w stójce ma znakomity parter. Nieważne ile wdechów i wydechów weźmiecie przez całe swoje życie, ważne są te momenty, w których nabieracie powietrza i wstrzymujecie oddech, oby Mamedowi Tomkowi w hali w Łodzi wystarczyło tlenu. Jak go zobaczyłem tak po raz pierwszy na sali treningowej, to co wyprawia i jak cudownie kopie, jak efektowne są te jego kombinacje, to pomyślałem sobie, że gdyby tak kręcono Bruce'a Lee, powiedzmy, wejście Smoka w polskim wydaniu, to spokojnie mógłby wtedy w takim filmie zagrać główną rolę. Ten pojedynek zdecydowanie tworzy nowy rozdział w historii polskiego MMA i dlatego nieważne co było, co się mówi i spekuluje, ważne co będzie. Jeden na początku swojej kariery, a drugi na końcu swojej kariery. Ta walka to czysta esencja tego sportu. Ci, którzy zobaczą ją na żywo, będą opowiadać o tym swoim wnukom i czuć, że historia tworzy się na ich oczach. Każdy z nas ma coś tam do stracenia.